W sobotę o godzinie 18 w siedzibie Stowarzyszenia Sięgnij po Zdrowie odbył się wykład Borelioza i choroby odkleszczowe. W lutym 2013 roku, czyli ponad 3 lata temu, mieliśmy wykład na temat boreliozy i chorób odkleszczowych. I wówczas pani Liliana Frankowska, ówczesna prezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, przekazywała u nas te wiadomości. I te 3 lata minione pokazały nam, że jest ogromne zainteresowanie, kiedy chodzi o temat boreliozy. Ludzie zadawali mnóstwo pytań, mnóstwo komentarzy, mnóstwo listów, więc to dowodzi tego, że jest to choroba naprawdę trudna, podstępna, trudna do diagnozowania, do leczenia. Dlatego postanowiliśmy po 3 latach powrócić do tego tematu, by przekazać zainteresowanym pacjentom, ich rodzinom nowe informacje, nowe wiadomości na temat właśnie tej trudnej do leczenia choroby. Dzisiejszy gość w naszym stowarzyszeniu, pan Rafał Reinfus, aktualny prezes stowarzyszenia, mówi o tym, jak się ustrzec. Szczególnie powinniśmy o tym wiedzieć teraz, wiosną, ponieważ wiosna jest to czas inwazji kleszczy. O tym dzisiaj, właśnie w tym momencie, nasi słuchacze, goście dowiadują się. Turyści, my, wycieczkowicze, my, ludzie z miasta przysłowiowi, chodźmy raczej środkiem tej ścieżki, a nie po wysokich zaroślach, nie po wybujałych trawach, bo w ten sposób minimalizujemy, przepraszam, narażenie. 2 to odpowiedni ubiór, o tym wspomniałem, czyli długi rękaw, długie spodnie, długa odzież wpuszczona w siebie, czyli te nogawki w butach, koszula za paskiem. Na odsłoniętą skórę można repelenty, jest ich na rynku sporo, nie będę wchodził w detale. Na odzież można stosować środki bardziej agresywne, jest też na przykład dla osób, które mają takie permanentne narażenie na kontakt z kleszczami, są już na przykład na rynku, są elementy odzieży specjalnie impregnowane przeciw insektom. Po każdej bytności takiej na terenie zielonym minimum wieczorem tego dnia kontrola całego ciała, naszego, naszych bliskich, naszych dzieci. Tutaj uczulam szczególnie, proszę Państwa, dzieciaki w wieku 5 do 15 lat to jest grupa wiekowa najbardziej narażona na boreliozę i choroby odkleszczowe. To pamiętajmy, to zależy mi, żeby Państwo zapamiętali. Dzieciaka po prostu nie sposób pilnować, tak mówiąc praktycznie. Sprawdzajmy. Nawet w czasie wycieczki to polecam też jako pacjent. Jednego ze słuchaczy zapytaliśmy, dlaczego zdecydował się przyjść i posłuchać wykładu. Musimy się z tym spotkać w każdym momencie, czy wyjdziemy na krótki spacer, czy mając zwierzęta w domu. No, dlatego to jest bardzo ważne, żeby zapobiegać temu i wiedzieć, jak zaradzić tym infekcjom, można powiedzieć. Żeby nie chwytać kleszcza za odwłok. Ja tu zawsze mówię, kleszcz to jest taka trudna strzykawka, której nie chcemy, chcemy bardzo uniknąć tego, żeby nie wstrzyknąć sobie w ranę tego, co on ma pod włoku, bo tam są po prostu patogeny. Jeżeli chodzi o boreliozę, prowadzimy non-stop dialog, konwersacje z pacjentami, z osobami zainteresowanymi, bądź przekazujemy takie osoby, które do nas piszą pod naszymi wykładami bezpośrednio do Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, ponieważ to Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę wie najwięcej. Jeżeli my coś wiemy, to wiemy od nich. Temat jest na tyle skomplikowany, że borelioza ma kilka schematów leczenia. Jeden schemat zakłada, że borelioza jest chorobą łatwą do wyleczenia. Druga myśl mówi, że jest to choroba trudna w ogóle do zdiagnozowania i trudna do wyleczenia, ponieważ jej objawy są bardzo podobne do objawów wielu innych chorób. Dlatego właściwa diagnostyka, czyli konkretne badania, a później trafienie do lekarza, który rzeczywiście wie coś więcej na temat boreliozy niż wtedy, kiedy 20 czy 30 lat temu przekazano taką informację w ramach studiów. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w wykładzie, mamy dobrą wiadomość. Będą za kilka miesięcy mogły zajrzeć na stronę Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, borelioza.org, bądź naszego stowarzyszenia, czyli sięgnijpozdrowie.org, i wierzę, tam będą mogły odsłuchać to nagranie. Uważajmy na kleszcze i bądźmy czujni. Jeżeli coś nas zaniepokoi, udajmy się szybko do lekarza. Nie zwlekajmy.